Cześć. Czy zdarzyło Wam się zajeździć kiedyś starego Dual Sporta, jakąś DR-kę, Afrykę, Supertenerę czy cokolwiek innego? Dzisiaj na przykładzie mojego doktorka pokażę Wam, czy warto i czy się opłaca iść w remont generalny takiego starego adventura. Serdecznie zapraszam. Ci z Was, którzy oglądają mnie od jakiegoś czasu, wiedzą dobrze, że w zeszłym sezonie doktorek się poddał. No i nie mogło być oczywiście inaczej niż tak, że wylądował na generalnym remoncie u mojego mechanika. Jeśli jednak jesteś tutaj po raz pierwszy i nie subskrybujesz tego kanału, to rozważ kliknięcie czerwonego przycisku na dole i subskrybowanie Alien Adblock, dlatego że pojawia się tu dużo materiałów na temat motocykli adventure, jazdy przygodowej, jazdy w terenie i tego typu rzeczy. Przejdźmy do historii. Long story short, po nie wiadomo jakim przebiegu i ilu tysiącach kilometrów doktorek wreszcie się poddał. Mówię, że nie wiadomo po ilu tysiącach kilometrów, dlatego że oczywiście DR-ki nie mają setek tysięcy, a to ma 33 lata, więc trudno się tutaj spodziewać, żeby to, co wskazuje aktualnie licznik, na 100% było pewne. W każdym razie pewnego pięknego, gorącego dnia, kiedy jechałem lubelski TET, skończyła się kompresja, padły pierścienie, i po kompresji zostało ledwie wspomnienie. Oprócz samego silnika przy okazji zostało poprawione lub naprawione kilka innych pomniejszych szczegółów i już przechodzę do konkretów, żeby pokazać Wam po kolei, co zostało wymienione, ile kosztowały części, ile kosztowała robocizna i know-how mojego mechanika. A pełną rozpiskę kosztów znajdziecie też w opisie tego filmu. Na początek zacznijmy od rzeczy, które widać i będą to grzane manetki. Te Oxfordy, które tu widzicie, pokazywałem Wam już w odcinku o jeździe w zimne dni i wspominałem, że kupiłem je już dłuższy czas temu w Anglii i nigdy nie trafiły na motocykl, także wreszcie się tutaj pojawiły. Koszt grzanych manetek kupione w UK za chyba 20 funtów na jakiejś przecenie, montaż 120 zł. Kolejną rzeczą wymienioną taką drobnostką są osłony lak, te gumy tutaj. Stare były już sparciałe i popękane, przez co syf i błoto dostawały się do środka, szorując niemiłosiernie po samych lagach, w związku z czym musiały pójść nowe. Przy okazji wymiany samych osłon lak wymieniony został również olej, dlatego że olej okazał się być okrutnie stary. Jeśli oglądaliście serię z wyprawy do Turcji, to wiecie, że na Mołdawii musiałem robić serwis przedniego zawieszenia, bo polały mi się lagi, puściły uszczelniacze. Jadę teraz do Kiszyniowa, muszę zajechać do warsztatu, bo pociekła mi laga. I w Kiszyniowie powiedzieli mi, że oprócz samych uszczelniaczy wymienili mi też olej na świeży, za co zresztą mnie skasowali. W drodze nie da się tego zweryfikować, mój mechanik zweryfikował to teraz ostatnio i powiedział, że absolutnie nie ma szans, żeby olej miał 2 lata. Nówki sztuki osłony to koszt 90 zł, a razem z olejem robocizna wyniosła kolejne 200. Skoro jesteśmy przy kołach, to wymienione zostały łożyska, kół z przodu i z tyłu oraz w tylnym kole o okładziny hamulca wymnowego, dlatego że był już w dramatycznym stanie. To wiedziałem już dość dawno, w momencie kiedy w Anglii wymieniałem opony, już wtedy przy ściąganiu widać było, że jest dość mocno porysowany i sam bęben i samych tych okładzin na szczękach wiele nie było, więc też to wymieniliśmy. A dokładnie wymienił to Krzysiek. Materiały kosztowały 180 zł za łożyska, 130 za szczęki EBC, 200 dla niego za robotę. Już przechodzimy do sedna, bo przecież chcecie wiedzieć dokładnie, ile kosztował remont serduszka, ale najpierw szybkie podsumowanie kosztów tych rzeczy dookoła. Uzbierało nam się 1020 zł plus dodatkowe dwie dychy za obejmę do wydechu, która musiała być wymieniona, czyli mamy na tą chwilę 1040 zł. A teraz przechodzimy do pieca. W silniku niektóre elementy zostały zregenerowane, inne zostały wymienione. Wymienić trzeba było tłok, który kosztował 1320 zł, do tego pierścienie za 4,5 stówy, łańcuch rozrządu też jest nowy, kosztował 250 zł, oczywiście nowy musiał być też stworzeń, ten kosztował 100, nowe są oczywiście świece, no bo dlaczego nie, tutaj koszt mamy 50 zł. Co w takim razie było regenerowane? Krzysiek przehonował cylinder i tutaj mamy koszt 120 zł. Zewnętrzna firma zregenerowała głowicę. Tutaj musieliśmy już zapłacić 260, to znaczy ja musiałem zapłacić. Profilaktycznie tak naprawdę, dlatego że pojawiały się pewne oznaki już przegrzewania, przewinęliśmy też stator. Tutaj również zewnętrzna firma zrobiła to za 330 zł, ale nie oszczędzałem, żeby nie ponowiła się sytuacja taka jak z Bośni i Hercegowiny. Żeby to wszystko poskładać do kupy,
oraz pozbyć się jednej drobnej usterki, która pojawiła się ostatniego dnia jazdy w zeszłym sezonie przed awarią, a raczej w dniu awarii, czyli w wydmuchanej uszczelki kolektora wydechowego, musiałem kupić komplet uszczelek do silnika Derbig. Taki komplet kosztuje 5 stówek. Zróbmy małe podsumowanie na tym etapie. Do tej pory za peryferia zapłaciliśmy 1040 zł. Części do silnika to 2170 zł. Uszczelki to kolejne 500, a regenerację 710. Razem mamy w tym momencie 4420 zł. Zostaje nam ostatni element całej układanki, czyli montaż tego wszystkiego oraz pozostałe części eksploatacyjne. Mamy więc oczywiście nowy filtr oleju, olej i filtr powietrza. Koszty to 3 dyszki za filtr oleju, 90 zł za filtr powietrza do biga oraz 180 za olej Motul. No i oczywiście last but not least, jak powiedzieliby Anglicy, know-how Krzyśka, żeby to wszystko zrobić tak, żeby śmigało idealnie. Tutaj koszty to 1200 zł. Nie wiem, jak to się będzie odnosiło do waszych lokalnych mechaników, ja zapłaciłem tyle. Na koniec musimy doliczyć koszt serwisu po docieraniu. Tutaj 400. W ramach tego jest oczywiście świeżutki olej, jego wymiana i regulacja zaworów. Podsumowując wszystkie koszty, za cały remont generalny Bigosa łącznie z serwisem po docieraniu zapłaciłem 6320 zł. Czy to dużo? Musicie ocenić sami. Ja natomiast chciałbym tutaj przywołać jeden z moich ulubionych cytatów z profesora Bartoszewskiego, że w życiu są rzeczy, które warto i które się opłaca. I nie zawsze te, które się opłaca, warto, a te, które warto, nie zawsze się opłaca. Więc czy warto remontować starego Adventure'a, starego Dual Sporta? Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami, a ja jestem bardzo ciekaw waszych opinii, także piszcie w komentarzach, czy według was warto inwestować pieniądze w takie sprzęty i czy wy to zrobiliście, albo czy zamierzacie. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że ten odcinek wam się przyda, a jeśli tak, to nie zapomnijcie dać łapy w górę. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, a my widzimy się już niebawem w następnym odcinku. Cześć!